Bytom przez kilka dni wciela się w rolę planety Mars i nie chodzi o żaden scenariusz filmowy, a o badania naukowe, które mogą przydać się w przyszłości. Do czego służy laboratorium na bytomskiej hałdzie dawnej kopalni Powstańców Śląskich? Paweł Jędrusik. Zaawansowanej technologii komputerowej tu nie znajdziemy, bo to analogowa baza kosmiczna. I choć mieści się w dwóch przyczepach, to wyniki badań mogą w przyszłości pomóc ludzkości. Chcemy sprawdzić kilka aspektów takiej potencjalnej bazy marsjańskiej i dokładnie przebadać jej problemy, żeby właśnie mieć dokładny obraz przyszłości już też dla świata nauki, jakie problemy mogą faktycznie być napotkane podczas takiego pobytu na Marsie. Młodzi naukowcy w trakcie badań zajmują się m.in. pobieraniem próbek skalnych czy mierzeniem ziemskiego pola magnetycznego. I nie tylko tym. Prowadzimy tutaj wszelkiego rodzaju badania, od badań geofizycznych po badania geologiczne, astrobiologiczne oraz badania psychologiczne. Znajdujemy się na hałdzie w Bytomiu ze względu na to, że symulujemy tak naprawdę bazę marsjańską, a hałda górnicza nadaje się do tego wręcz perfekcyjnie. Dziś bytomska hałda dawnej KWK Powstańców Śląskich jest polem badań, ale miasto ma już wobec niej plany. Jesteśmy na hałdzie, która powstała kilkadziesiąt lat temu, sześć dekad temu, z działalności dwóch kopalń i dwóch hut. Znajdują tutaj się różne odpady po produkcji właśnie kopalnianej i hutniczej. Miasto w przyszłości ten teren planuje przeznaczyć pod farmę fotowoltaiczną. Mamy już dokumentację na ten cel. Badania naukowe w Bytomiu potrwają 10 dni.